Gulbarg pochodzi z Tadżykistanu. Do Polski trafiła 1,5 miesiąca temu. Mieszka z trójką swoich dzieci w ośrodku na warszawskiej Pradze. Przyjechałam do Polski, bo w Tadżykistanie nie da się żyć. Byłam w partii politycznej i dwukrotnie startowałam do parlamentu. Było 8 partii i wszystkie zostały zdelegalizowane. Za to, że startowałam w wyborach, moja rodzina jest prześladowana. Cierpią przeze mnie. Mój mąż dostał 15 lat więzienia. Jestem samotną matką z trójką dzieci. Uciekłam do Polski szukając pomocy i azylu. Działałam w Islamskiej Partii Odrodzenia Tadżykistanu. Islamska Partia Odrodzenia Tadżykistanu była ugrupowaniem fundamentalistów współpracująca z Al-Kaidą oraz afgańskimi talibami. Celem Partii Odrodzenia było ustanowienie kalifatu w Środkowej Azji. W sierpniu tego roku partia islamistów została zdelegalizowana, a jesienią wybuchły zamieszki w stolicy Duszanbe stłumione przez wojsko. Z mojej partii 34 osoby są w więzieniu. Byłam prześladowana, ponieważ mój brat był kierowcą lidera partii islamskiej. On też jest w więzieniu. Jej droga do Polski wiodła przez Rosję oraz Białoruś. Kobieta 15-krotnie próbowała przekroczyć polską granicę, mówiąc, że jest uchodźcą. Najgorszy moment był na przejściu granicznym na Białorusi. Zachorowało mi dziecko. Z trójką małych dzieci, z bagażem stałam na granicy. W końcu mnie wpuścili. Z wykształcenia jest nauczycielem angielskiego. Zamierza w Polsce zostać i wychować dzieci. Na zachód jest ciężko wjechać. Wybrałam Polskę, bo tutaj jest bliżej i można łatwiej się dostać. Mam nadzieję, że dostanę azyl w Polsce.